Jacek ma wyjątkowe życie. Niestety jest wybranym do cierpienia i do bardzo dramatycznych chwil. On ma SM, takie postępujące, które powolutku zabiera mu różne funkcje. Mimo to on jest stand-uperem. Prawdopodobnie to mu daje największe siły. Zaprosiłam Jacka do mojego programu. Poznałam go wtedy lepiej. Pamiętam, jak on w programie opowiadał o swojej sytuacji życiowej, że mieszka z rodzicami, ojciec też jest chory, gdzieś na wysokim piętrze, że nie ma warunków, że jest samotny, marzy właściwie tylko o tym, żeby poznać kogoś, kto by go pokochał, takim jaki jest. I się tak szybko stało, że nagle mi zadzwonił do mnie, że właśnie Martynka. Będziesz mnie łapać? Idę. I zadzwoniłam do Jacka, wiesz co, musimy teraz zrobić tak, że kupimy ci mieszkanie. I wtedy nagle się okazało, że dowiedział się o tym wszystkim prezydent Sosnowca, że widział też Jacka na stand-upie, że on go podziwia. I że on musi poczekać chwilę, ale mu da mu mieszkanie jakieś. Bierzesz przystojniaka? Biorę. To dobrze. Mam tę moc, mam tę moc. Musieliśmy chwilkę poczekać. No i właśnie dzisiaj zobaczyłam to mieszkanie. Razem postanowiliśmy, że trzeba Jackowi pomóc jako symbolowi osoby, która ma problemy, która no jest chora, ale potrafi pokazać, że z chorobą można walczyć i myślę, że dająca ogromną energię ludziom, którzy takie problemy mają, że trzeba żyć normalnie, trzeba się starać żyć normalnie, trzeba być normalnym, trzeba wspierać innych i myślę, że ta bajka trwa i trwać jeszcze trochę będzie. Zdecydowanie to wspólne mieszkanie jest takim spełnieniem marzeń, bo dużo osób dąży do tego, żeby jednak wziąć ślub, mieć mieszkanie, mieć wspólne pasje, później wspólnie podróżować, spędzać po prostu czas i my tak samo jak inne osoby tego byśmy oczekiwali od życia i tego chcemy, więc staramy się dokładać wszelkich starań, aby tak właśnie było. Teraz trzeba zaprojektować wszystko dobrze i mądrze, żeby oni tam mogli spokojnie mieszkać i wygodnie. No potem musimy właśnie poszukać ludzi, którzy by nam pomogli. Potrzebujemy jeszcze zebrać jakieś pieniądze, więc jakby ktoś chciał ten świat nasz rozjaśniać, to jest to najlepsza droga. Ja obiecuję, że zrobię ci jajecznicę. Trzymam się za słowo.